podjechać. Czy w ogóle jeszcze coś zdziałało? Sar, tu oni dysponują. Też się szykują do tej wody takie. Jeżeli bym widział po tej stanie, to wiąże się do tego, co będzie w stanie. Zapraszam. To też. Około 6 metrów, możesz jeszcze trochę pójść. Około 6-7 metrów, możesz pójść jeszcze. Nie, zrób jeszcze te 2 metry. Nie, nie wracaj, idź dalej jeszcze te 2 metry. Trochę kei się zbliżaj po kablu. Wracaj po kablu z powrotem do Kei. Z powrotem wracaj po kablu do Kei. Okej. Co innego zinstalili i teraz się miesza, no bo miałem go co odpuszczać. Proszę się kurczę sektorami, kurczę. A teraz to nie wiem jak to będzie. Ile ten samochód ma? Metr? Po 1,5 metra miał. To nie jest motocykl, to jest samochód duży. Ale tak sobie życzę, nie? Samochód nie został zlokalizowany. Bo przed chwilą słyszałem takie sformułowanie, że jest zaznacz to miejsce, zaznaczone to miejsce. Nie. To chodzi o to, że mają jakąś tam zasadę prowadzenia działań i nurek chodzi sobie
po takich zakosach, czyli idzie tam 20 metrów w tom, 3 metry się cofa, czy 2 metry się cofa i w ten sposób próbuje zlokalizować to auto na linie. Podejrzewam, że jeżeli w tym okręgu, gdzie prawdopodobnie tam pan kapitan z tej jednostki ratowniczej myśli, że auto może się znajdować na dnie, rejon poszukiwań tego pojazdu będzie przesunięty w prawo, w lewą stronę. Trudno mnie na chwilę to jest tor wodny, więc głębokość jest też duża. Tak, do 14 metrów nawet, może tak? Nawet w takim głównym nurcie do 14 metrów dochodzi. 14 metrów, rozumiem. A przejrzystość wody też jest przejrzystość słaba. Wody jest praktycznie zerowa. Nurek musi po prostu najść na te auto, dotknąć go rękoma. Plus to, że nie wiadomo, w którą stronę on mógł zostać zniesiony. Wie pan, ja tego nie wiem, ale kapitan podejmując, oni są cały czas zajęci tą aktem. Kapitan, który prowadzi akcję ratowniczą, na pewno wiedział, jaki prąd i w którą stronę w dniu wczorajszym był na tym naszym kanale. Widział przede wszystkim Polskie Ratownictwo Okrętowe i jednostka ratowniczo-poszukiwawcza Czesław 2. Włączyła się do działań poszukiwawczych już na tym etapie Straż Graniczna, gdyż czy ma się włączyć na tym etapie Straż Graniczna związane to jest z tym, że mamy podejrzenie, że jedna z tych osób w trakcie, gdy auto tonęło, mogło wypłynąć i po prostu nie dopłynęła do brzegu, także gdzieś się może znajdować w wodach naszego kanału Piasowskiego. Teren zabezpiecza i penetruje również policja. Tak? Przygotowane do akcji są również służby marynarki wojskowe, a konkretnie ich nurkowie, którzy, jak podejrzewam, a nie mam jeszcze tego potwierdzonego, będą zmieniali nurków z PRO, aha, jeżeli w ogóle taka możliwość będzie. Pewno związane jest z tym, minut, że tak. Czas pracy nurka pod wodą jest w jakiś sposób za ograniczony. Za 5 minut, proszę jeszcze raz. Marynarka wojenna, dobrze usłyszałem, tak? Usła flotyla, rozumiem, dokładnie. Nurkowie. Marynarka wojenna, tam są panowie, tutaj widać, że mają wystawiony swój sprzęt. Jest również prawdopodobnie ich sanitarka, także są też przygotowani do przejęcia dalszych akcji poszukiwawczych. Generalnie... Jeszcze chciałbym wiedzieć dokładnie jak to wygląda. Dwie osoby teraz znajdują się, rozumiem, nie wiem, na policji, w szpitalu, jak to wygląda, bo dwie osoby się uratowały z tego samochodu, tak? Tak, dwie osoby były przewiezione w pewnym okresie do szpitala. Aktualnie mogą być one przesłuchiwane, ale nie mam tej pewności, gdyż jestem tutaj już praktycznie od godziny 9:00, mogą być przesłuchiwane przez policję w naszej komendzie. Ale nie mam takiej pewności. Dwie osoby są nadal nieodnalezione. Tak, dwie osoby są nadal poszukiwane. Traktujemy je jako osoby zaginione. To byli sami mężczyźni z tego, tak, co słyszałem. W wodzie jest nurek. Nurek jest prowadzony prawdopodobnie przez kapitana tej jednostki ratowniczo-poszukiwawczej Czesław 2. Ten drugi pan, to jest pierwszy nurek, komunikuje się z nim przez jakiś tam zestaw i ukierunkowuje jego chodzenie po dnie naszego kanału. Tam jest ciemno, on traci orientację, no i w różne miejsca chodzi. To jest dosyć skomplikowane. Ktoś tam wie, to wie, że w wodzie to trochę inaczej się odczuwa tą przestrzeń niż na lądzie. Wiemy mniej więcej, w jakich okolicznościach do tego doszło? Tak, no wstępnie można powiedzieć, że czterech mężczyzn przyjechało sobie w te akurat miejsce, gdzie teraz się znajdujemy, w celu spożywania alkoholu. W trakcie spożywania alkoholu sprawdzali, nie wiem, stan techniczny czy sprawność swojego samochodu, którym przyjechało. To był samochód marki Jeep. Doszło do jakiegoś niekontrolowanego ruszenia tego samochodu, w wyniku czego samochód wpadł do kanału Piastowskiego i zmieniła. Nurek, który przebywał pod wodą, zlokalizował jakiś pojazd. Nie mamy jeszcze pewności, czy to jest na pewno to auto. Z doświadczenia wiemy, że w tym akurat rejonie mogą znajdować się również inne wraki pojazdów. W każdym razie pojazd ma zamknięte z przodu drzwi i leży kołami do góry. Ale są osoby w samochodzie? Tego nurek nie stwierdził, gdyż dla naszych potrzeb i w zasadzie tak zasadniczo się robi do momentu wydobycia, nie chciał otwierać tych drzwi, żeby ewentualnie nie zacząć jakichś śladów, ewentualnie nie doszło do utraty, nie wiem, do wypłynięcia zwłok. Czyli co teraz? Jaka będzie dalsza procedura? Będziemy czekali na dźwig, na jednostkę, jakąś dźwig prawdopodobnie z jednostki wojskowej, który wyciągnie auto na brzeg. Jak długo będzie przypływał ten dźwig i jak długo on może wyciągać nie coś wiem, takiego? Bo przed chwilą dopiero auto zostało zlokalizowane, także teraz podejmowane są decyzje. Podejrzewam, że będzie to niezwłocznie. Dźwig marynarki wojennej. Ale prawdopodobnie dźwig marynarki wojennej, ewentualnie może być jakaś inna jednostka, jeżeli marynarka wojenna nie będzie taką
takim urządzeniem dysponowała. Dzisiaj, wszystko dzisiaj. Będziemy robili wszystko, żeby to zrobić dzisiaj. Jasne. Wrak niezaznaczony, czekamy na dzik. Dobra. Jak daleko od brzegu i na jakiej głębokości, wie pan? Praktycznie przy burcie tej jednostki ratowniczej podejrzewam, że na głębokości kilku metrów, tam do 10. Mhm. Na chwilę obecną jego jeszcze nie znaleźliśmy. Czy jest szansa, że on jest w pojeździe? Nurkowie powtórnie schodzą teraz w tej chwili pod wodę i będą ustalać, czy z tyłu pojazdu nie ma jeszcze kolejnej osoby, tej czwartej poszukiwanej. Dziękuję. Pani prokurator, jeszcze raz odnośnie poszukiwania tej drugiej osoby, bo nie zdążyliśmy się. Proszę. Tak, na chwilę obecną trwają poszukiwania osoby czwartej, która według zeznań kolegów, którzy się uratowali, zdążyła opuścić auto. Jednak w tej chwili nurkowie jeszcze raz schodzą pod wodę, żeby ustalić, czy z tyłu pojazdu tej czwartej osoby jednak nie ma. Jeżeli ustalimy, że nie ma, samochód będzie wydobywany z wody. Panie prokurator, skąd wyciągnęli tę osobę? Z przodu czy z tyłu? Ta osoba znajdowała się z tyłu pojazdu. A kierowca? Mówię, na chwilę obecną trwają ustalenia, kto był kierowcą, jakie mężczyźni zajmowali pozycje w samochodzie. To jest na etapie ustaleń. Pani prokurator, może się pani przedstawić? Sylwia Purcha, prokuratura rejonowa w Świnoujściu. Purcha przez Uzwykła. Purcha. Dziękuję. Tak, dziękuję. O godzinie 12.25 służby ratownicze SAR-u podjęły z wody kanału Piastowskiego zwłoki mężczyzny, które zostały przetransportowane do miejscowej kaplicy, w chwili obecnej poddawane są one oględzie. Skąd ten mężczyzna został wyciągnięty? Mężczyzna został wyciągnięty z przedniej części samochodu, siedział na fotelu pasażera. Kierowcy dalej nie ma? Kierowcy nadal nie ma i poszukujemy. A w zasadzie Straż Graniczna prowadzi działania związane z jego poszukiwaniem. Uznajemy go za zaginionego. A kiedy zostanie wyciągnięty samochód? Niezwłocznie, kiedy przybędzie dźwig z Marynarki Wojennej i żołnierze naszego dywizjonu czy flotyli zgłoszą taką gotowość, że są już gotowi do zejścia pod wodę i podczepienia samochodu i jego wyciągnięcia na brzeg. Będzie to w ciągu godziny czasu. Ale możemy potwierdzić, że w samochodzie już nie ma nikogo? Tak, w samochodzie na pewno nie ma już żadnych osób. Potwierdził to Nurek, który już na samym końcu ponownie szedł, spenetrował między innymi tą walizeczkę, którą tam wyciągał. Jaki jest wiek mężczyzny, który został wyciągnięty? Nie. Nie mamy jeszcze przeprowadzonych pewnych badań identyfikacyjnych, ale możemy powiedzieć, że może chodzi o mężczyznę, który urodził się w 72 roku, czyli ma 38 lat. A ten, który jest poszukiwany, to ile? No trudno mi teraz powiedzieć, bo akurat nie znam jego daty urodzenia na pamięć. Nadal jest poszukiwany. Jeżeli go znajdziemy, oczywiście o wszystkim was powiadomimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.